Mamy dzisiaj 5 listopad. No i postanowiłem sprzedać swoją galę. No jak widać nie jest idealna, no ale zobaczymy co oni z tego odbiorą. Jabłko idzie do pana Kawęczyńskiego na Dąbrówkę. Ale o, proszę zobaczyć, tu już gdzie dojrzałe, już są pojedyncze jabłka, gdzie zaczyna pękać. Cena myślę, że jest dobra jak na to jabłko, bo od 7 zł 60 plus VAT. Także będę sam woził, no i zawsze tam z nimi handluję galą, zadowolony jestem, także z płatnościami czy z sortowaniem nie było nigdy problemu. Zawsze jestem przy sortowaniu. No i zobaczymy. Tego się muszę pozbyć, bo jest ani nie zagazowane, ani nie zafreszowane. Także szkoda, żeby to stało i się psuło. Widać, że będzie traciło na jędrności. Towar idzie praktycznie od 5,5 u nich. No i myślę, że będziemy z tą firmą handlować. Trochę tam Bastion weźmie. Także ja handluję tylko z tymi, co są pewni, wypłacalni. No i trzeba się trzymać, żeby potem się o pieniądze nie prosić. Wejdziemy jeszcze do komory, zobaczymy. No ta jest akurat chyba z platformy rwana, bardzo gruba, ładna. Nie wiem, czy by widać. Jabłko jest w miarę grube. Ładnie wykolorowane i dlatego oni chcą ode mnie to jabłko. Kazali mi zrobić badania na pozostałości, ale powiedziałem, że nie mam takich badań, więc firma będzie robiła, bo muszą mieć takie badania, u nich to jest podstawa. Także no, to jest pierwszy kurs, zaczynam właśnie i będę woził cały dzień. Mówię, jest troszeczkę bledsza, bo to jest drugie rwanie. No zobaczymy jak to będzie na sortowni. Poinformuję was jak to wyszło. Widać, już wszyscy poobrywali. Ładne gospodarstwa tu są. No to jest, to okolice, no to już tacy bogaci gospodarze. Widać chyba jakiś skup przemysłu. No to zawsze BDF-y całe stały zasypane przemysłem. Kurde, dwa samochody, żeby tu się minęły, to jest... Jeden musi zjeżdżać na pobocze, to jest... Ale widać, stare sady tu są. Nie ma nowych nasadzeń. No tu jest coś świeżego. I tu z tej strony. A tak to już są takie sady starsze. O, sprzedam gospodarstwo, proszę. 12 hektarów. I tych ogłoszeń widzę jest coraz więcej. No dojeżdżamy już do Dąbrówki. No proszę bardzo, kapusta w sadzie. Także ludzie się bronią jak tylko mogą, tak? Ale i karczują, proszę bardzo. Te stare sady, niestety, to już musi zrobić wypad. Także te gorsze już widzę, że jest sporo, że zaczynają karczować. Ciekawe, czy będą nowe nasadzenia, czy na razie ziemia będzie odpoczywać. O, plastiki widzę, stoją. Ciekawe, czy nowe, czy z sortowni, ale chyba widać, że nowe, pasami pospinane. No tutaj pan prezes też już wyrwał, widzę. Zaorane. Jest top fruit. Te nówki sztuki, nieśmigane jeszcze. Pospinane, żeby nie fruwało. No i dobra, wjeżdżamy, będę musiał się rozłączyć.